Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy Państwa na studium Pisma Świętego w zborze w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj będziemy studiować część listu Jakuba i rozważać będziemy kontrowersje na temat wiary i uczynków. Chciałbym przedstawić uczestników dzisiejszej dyskusji: Maria, Julian i Janusz. A ja mam na imię Zdzisław i w tej chwili chcielibyśmy zaprosić naszego Boga, aby był z nami, gdy będziemy rozważać te ważne zagadnienia. Módlmy się. Dobry nasz Boże, dziękujemy za możliwość studiowania Twojego Słowa, rozważania Jego prawd. Chcemy też Ciebie, Boże, prosić, aby to, czego się uczymy, mogło być w naszym życiu żywe, mogło być aktualne, mogło nas do Ciebie przybliżać. Pozwól, Panie, abyśmy zrozumieli to, co chcesz nam przekazać. Dzisiaj szczególnie to, co chcesz nam przekazać z listu Jakuba, abyśmy to w naszym życiu mogli wprowadzić w czyn, abyśmy naszą wiarę mogli naprawdę ożywić. Pozwól, Panie, aby to się stało naszym uczynkiem, naszą możliwością, naszym życiem. A prosimy o to i naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj nas, Panie. Amen. Amen. Dzisiaj będziemy studiować z drugiego listu Jakuba od 14 tekstu aż do 26. Fragment, który zawiera pewne myśli dotyczące wiary i uczynków. A lekcja w ogóle jest zatytułowana Wiara, która działa. No jak sądzicie, wiara czy uczynki są ważne w zbawieniu? Czy przy tej okazji nie przegapiliśmy czegoś najważniejszego? Ja myślę, że najważniejsze pytanie jest takie, czy wiara w ogóle pomaga w dobrych uczynkach? Bo te relacje, czy to tak jest, czy tak, to są takie teologiczne. Myślę, że też ważne. Ale ludzie oczekują czegoś takiego. Czy wiara rzeczywiście mi pomoże w lepszym postępowaniu? To jest zasadnicze pytanie. Znaczy ja tutaj bym chciał od razu przejść do tego 14 tekstu, do początku naszego dzisiejszego studium, gdzie jest powiedziane, że Jakub mówi, cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę. Czy wystarczy o wierze mówić? W jaki sposób ja mam udowodnić, w jaki sposób ja mam wykazać, że ja mam wiarę? Mam się uderzać w piersi, mikrofonu nie uszkodzić przy tym, ale... Albo zaprzysięgać się, że mam wiarę, czy na głowie stawać, czy co zrobić, żeby pokazać, że mam wiarę. Ale słuchajcie, chciałem, aby nasza dyskusja poszła troszeczkę w innym kierunku. Bo my patrzymy tak z naszej ludzkiej perspektywy i mówimy, wiara czy uczynki odgrywa wielką rolę w zbawieniu. Ale przypomnijmy sobie jeszcze kwestię najważniejszą, że zbawienie dokonało się na Golgocie. Dzięki łasce i miłosierdziu Boga naszego Stworzyciela i Zbawiciela. Dokonało się poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. I zbawienie się dokonało. Jest coś cudownego. Bóg nas stworzył, Bóg nas zbawił, Bóg po nas przyjdzie. To jest nasza największa radość. A spoglądanie na ten cały akt zbawienia z perspektywy ludzkiej, to gdzieś nam zatraca się to, co jest najważniejsze, że najważniejszą część zadania i 95% zbawczego zadania to jest po stronie Pana Boga. Prawda? My mówimy tak, wiara, uczynki, aby to było tak strasznie ważne, ale warto wiedzieć, że my mówimy o takiej kwestii troszeczkę pobocznej, chociaż ważnej, a najważniejsze to było dzieło Chrystusa. Jego krew przelana, życie oddane dla naszego zbawienia. No tak, i trzeba w sobie w tym kontekście powiedzieć, że choćbyśmy nie wiadomo co robili, to my zbawienia i tak nie uzyskamy.
Choćbyśmy jakie czyny wspaniałe i szlachetne mieli, to nie dzięki tym czynom będziemy zbawieni. Ani dzięki wierze. Niektórzy mówią, wiara zbawia. Zbawia Jezus Chrystus. Tak. Jego tak. ofiara, Jego poświęcenie. A ty ze swej strony tak mówisz, bo zwracasz na to uwagę, jaki jest stan twojego ducha, światopogląd, jak to oceniasz. Ale to Pan Bóg nas zbawił. To On uczynił. Ja rozumiem, że to, co do nas należy, to po prostu właśnie uwierzyć w tę ofiarę, która się dokonała na Golgocie i przyjąć. I wówczas jesteśmy tylko w ten sposób usprawiedliwieni, kiedy przyjmujemy tę sprawiedliwość Bożą, sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, który za nas umarł. W tym sensie jest ta wiara ważna, tak. żeby uwierzyć tak. i przyjąć to, co Zbawiciel dla nas zrobił. Gdzieś czytałem o takim biurze, które dawało świąteczne podarki i powiadomiło wszystkich o podarkach do odebrania, tylko niektórzy nie uwierzyli, nie przyszli po podarki. I tak samo może być ze zbawieniem. Bóg wszystko dla nas uczynił. On zrobił, no On dzieło dokonał. A my tylko przychodzimy i mówimy, Boże, wierzę w to. To jest coś cudownego, co dla nas uczynił. No i faktycznie trudno się dziwić tym, że nie przyszli do tego biura, bo dzisiaj takich wygranych i takich podarunków to nam oferują na każdym kroku, prawda? A najczęściej to są oszukańcy, to są kłamcy i zwodziciele, prawda? I trzeba przyznać, że w kwestii wiary też takich zwodzicieli i kłamców mamy bardzo wielu, którzy też chcą w ten czy inny sposób powiedzieć nam, że nasza droga do zbawienia ma wyglądać. Ale możemy się sami siebie oszukiwać też. No jeszcze bardziej. To jest właśnie smutne, że może być taka wiara, która jest martwa. I proponuję, żebyśmy kilka fragmentów Pisma Świętego przeczytali tutaj wspólnie, które będą tworzyły podstawę naszej dyskusji w tym zakresie. Więc przeczytajmy. Z listu Jakuba, z drugiego rozdziału, od 15 do 17 tekstu. I jak gdyby przeciwstawne teksty z listu Rzymian i Efezjan. Bardzo proszę. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. A więc Jakub bardzo mocno akcentuje tutaj ważność uczynków w chrześcijańskim życiu. A teraz przeczytajmy z listu do Rzymian i Efezjan. Uważamy, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. I Efezjan, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Dziękuję bardzo, dziękuję. No teraz spróbujmy zapis listu do Jakuba powiedzieć własnymi słowami. Jak to wygląda? Przychodzi ktoś głodny, w poszarpanym ubraniu. Taki no biedny, zamożony chrześcijanin. A bracia odprawiają go z czym? Z błogosławieństwem Bożym. Z błogosławieństwem. To jest parodia. Niech ci Bóg pomoże. Niech cię Pan Bóg błogosławi, niech cię nasyci i życzymy smacznego obiadku. Do widzenia. I to jest tragiczne. To znaczy, że ta wiara, no wiara w co? Co to jest za wiara? Jakie to jest funkcjonowanie tych wierzących, że jest możliwe coś takiego? Tak pięknie napisał to rzeczywiście Jakub. A niektórzy mówią, że Paweł lepiej pisał. A Paweł mówi tak, no człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków.
Uczynków zakonu. No, uczynków zakonu. Znaczy, bo tutaj jest kwestia, czy my chcemy być przez to usprawiedliwieni, czy to jest wynikiem tego, że jesteśmy usprawiedliwieni. To Jakub chce powiedzieć. Jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi, to znaczy, że to jest normalne, że my komuś pomożemy, prawda? I nie wcale się nie staramy tego zrobić po to, żeby być usprawiedliwionymi, tylko dlatego, że jesteśmy usprawiedliwieni. Ale wydaje się, że mocno musimy podkreślać, że jak mówimy, że jesteśmy wierzący, to jest takie hasło nieczytelne. Musimy powiedzieć wyraźnie, że my wierzymy w miłosiernego Boga, w kochanego, w Golgotę, że w zbawczą ofiarę Chrystusa, że dał się przybić za każdego człowieka do krzyża. I jeżeli ta wiara, która powinna wyzwolić, ta wiara powinna sięgać nie tylko umysłu, ale ludzkiego serca. I jeżeli nie pobudzi nas do miłości do innych, tworzenia relacji życzliwości w zgromadzeniu, no to oznacza, że tej wiary naprawdę nie ma. Jest udawana wiara. Wiecie, my jesteśmy wychowani w społeczeństwie, gdzie wierzący, to znaczy, że był ochrzczony, w bierzmowaniu był i chodzi raz do roku do spowiedzi przed Wielkanocą. Prawda? To jest człowiek wierzący. Ale nawet spotkałem się z takimi ocenami jeszcze. No i co z niej lata codziennie do kościoła, a jakie ona życie prowadzi? Ludzie oczekują, że wiara powinna rodzić dobre uczynki. I dlatego też Jakub roztrząsa tę sprawę. No i co z tego? Tak jak tutaj Janusz podkreślił, że oni mówią, że ma wiarę. Ale pokaż tę wiarę tak naprawdę w uczynkach. Więc chodzi o to, żebyśmy i siebie nie zwodzili, i innych nie zwodzili, pokazując, że ja chodzę do kościoła, to już jest niby wiara. Wiara nie na tym polega. Wiara powinna się objawiać też w dobrych uczynkach. No, mamy być światłością świata, odbijać światło Chrystusa. To znaczy czynić tak jak On, naśladować Go. Starać się, nie powiem starać się. Jeżeli wierzymy, to ma być naturalne. Nasze zachowania mają być naturalne. Tak jak... Kochani, spróbujmy jeszcze uściślić taką kwestię. Uczynki wiary i uczynki zakonu. Jest jakaś różnica między tymi uczynkami? Znaczy, to jest tak, jakby jadę z odpowiednią szybkością, z przepisową, bo nie chcę narazić nikogo na szwank, albo jadę z odpowiednią szybkością, bo widzę, że stoi radar na horyzoncie, albo mnie ostrzegli o tym, że tam radar stoi. Tak. A przepisy w ten sposób to regulują, prawda? No. Więc jeżeli, czy moglibyśmy wyrazić to w ten sposób, że może być ten sam czyn, ale on ma zupełnie inną wartość i ocenę Pana Boga, jeżeli jest to spełnienie i zadośćuczynienie pewnych przepisów prawnych, no i nie okradnę cię, bo szkoda, że tak jest, nie mogę cię okraść, bo przykazania tak mówią. Albo druga pozycja, nie okradnę cię dlatego, że no będzie ci przykro. No jak to można okraść? Jak już mówimy o tej jeździe samochodem, to czasami jak jechałem z rodziną, to żona mówi: Julian, pamiętaj, kogo wieziesz. Jak sam jedziesz, to możesz jechać byle jak. To ja jak słyszałem takie słowa, to sobie myślę, no tak. Nie mogę tam za szybko jechać, łamać tych praw, bo ja mam rodzinę, więc zupełnie jest inne podejście. Żona mnie prosi na przykład: Ilon, nie jedź tak szybko, bo ja chcę się przypatrzyć, jest taka piękna przyroda dookoła. To ja to robię nie dlatego, że tam znak stoi jakiś, że mam wolniej jechać, tylko robię to dla żony i to wtedy zupełnie inaczej się jedzie, jeżeli musisz jechać tak, no bo tu przepis jest, głupio postawili, droga prosta, a tutaj każą 60 jechać i wewnętrznie człowiek się buntuje. Ale słuchajcie, ktoś nam powie w ten sposób, no to tylko zwracasz na siebie i swoją rodzinę. Ale warto też wziąć pod uwagę takie myśli. Ja rozumiem, że tylko rozszerzam. To nie znaczy, że moja myśl jest polemiką, nie, czy zaprzeczeniem.
Ale te dzieci nieznane, one też chcą do domu dojść. I ktoś na nich tam z otwartymi ramionami czeka. Że ta starsza pani też powinna przejść. Więc jeżeli my mamy takie społecznościowe podejście, w ogóle, tak jak tutaj list Jakuba to akcentuje, to nasze uczynki wiary są przedłużeniem miłości z Golgoty, z krzyża. Prawda? I one mają wtedy dużo. Właśnie chciałem to powiedzieć, że jeśli ja będę wypełniał pewne rzeczy, bo tak nakazano mi, to nie jest to miłe ani dla mnie, ani jeśli mnie ktoś każe coś zrobić. Ale jak mnie poprosi żona, żebym zwolnił i ja chcę sprawić jej przyjemność, to ja robię to z serca, z miłości. Wtedy zupełnie inaczej się to wypełnia. Czy to samochodem, czy coś zrobić w domu, czy inaczej. A jeśli to jest tylko taki nakaz, bo muszę to robić, to to jest fatalne. Nikt by nie był zadowolony, że widzi, jak on grymasi, niezadowolony, bo musi coś tam robić. To nikogo nie satysfakcjonuje i zadowala. Oczywiście. Ani tego, który żyje według takich zasad, ani otoczenie mówi, no tak z przymusem, bo jakby tak zgodnie ze swoją naturą postępował, to by to było inaczej. To właśnie ofiara krzyża musi nas przekształcać. I jeżeli ulegniemy i zachwycimy się tym, co dla nas Chrystus uczynił, to po prostu nie ma problemu. To nas przekształca, to nas zmienia. My mówimy tylko o naszym zaangażowaniu, ale pamiętajmy, że nad ofiarą Jezusa Chrystusa czuwa Duch Święty, który kieruje naszą uwagę na krzyż Golgoty, żeby nas właśnie przeobrażać i zmieniać. Ja rozumiem, że Chrystus przyszedł po to, ażeby wyzwolić nas z grzechów. Ale czym jest grzech? Przestępstwem zakonu, przestępstwem prawa. I mówiąc o uczynkach, nie możemy rozdzielić prawa od uczynków i wiary od uczynków. Prawo jest tutaj kluczowym, myślę, takim miernikiem tego, czy nasze uczynki są dobre, czy niedobre, tak jak mówiliśmy tutaj o kimś, kto ukradł, nie ukradł, chciałby ukraść. No to jest w prawie. I musimy się po prostu trzymać prawa, niezależnie od tego, jest ono wpisane w nasze serca. My nawet o tym nie myślimy. To jest automatyczne, że nie kradniemy, bo wiemy, że nawet nie mamy na to ochoty. No to jest fajne, to ta ostatnia myśl, którą wyraziłaś, to jest takim sednem przesłania Pisma Świętego. Że jeżeli Jezus Chrystus mieszka w naszym sercu, jeżeli my kochamy tę postać, jesteśmy zafascynowani Jego dziełem, Jego zachowaniem, tym, że On z nieba zrezygnował, że On dla mnie przyszedł, dla ciebie, żeby ofiary by złożył nawet za jednego. To są takie poruszające chwile, że Duch Święty właśnie tymi wrażeniami się posługuje, żeby nas zmienić i przekształcać. I w zasadzie nasze czyny nie wynikają z obowiązku prawa, wynikają z ofiary Jezusa Chrystusa, ale nas Duch Święty prowadzi do tego samego, co zakon określa. Tylko jeszcze to jest tak pięknie zrobione. Dekalog, a podstawa tego co? Dwa przykazania miłości. Ale słuchajcie, chciałbym, żebyśmy też popatrzyli na Jakuba, który fantastycznie umie polemizować ze swoimi oponentami. I on wypowiada tutaj taką piękną kwestię. Ale może ktoś powiedzieć, ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Rozwinęlibyście tę myśl? Mnie się podoba dalsza myśl, później mówię. Mówisz, że masz wiarę? No to co? Możesz mówić. Diabeł też wierzy, że jest Bóg. I co mu to da? Tak. Bardzo mocne słowa. Diabeł też wierzy. Jak nie ma dobrych uczynków, to co z takiej wiary? Możesz mówić, że masz wiarę. To taka polemika. Ja myślę, że to już dawniej był ten problem i jest dzisiaj. Są ludzie, którzy mówią, że są wierzący. Jak to się nie przekłada na
rzeczywiście pobożne, dobre, chrześcijańskie życie, to cóż ta wiara daje? Tak. Myślę tutaj o naszym życiu. Może Bóg zbawić każdego człowieka, ale ludzie chcą widzieć. Ja bym sam chciał u siebie zawsze widzieć dobre uczynki i to warto się zastanowić, no, jaki jest mój stosunek do Boga, jaka jest moja wiara, czy moje uczynki są takie. Wiesz co, Julian? A ja myślę, że najlepsza jest sytuacja taka, gdy ty nie umiesz u siebie zauważyć dobrych uczynków. W Mateuszu w 7 rozdziale ci ludzie mówili: Panie, a kiedyż to my ciebie nakarmiliśmy? Kiedy byliśmy w więzieniu? Chrześcijanin ma doznać takiego przeobrażenia, żeby nawet nie wiedział, że można inaczej czynić, że on chętnie kogoś tam, on bez przerwy powinien czynić dobrze, a nawet tego nie zauważać, bo on wszedł w pewne nie prawa, ale w pewne obyczaje, które Duch Święty ukształtował. Ktoś powiedział, że obyczaje ukierunkowują ludzkie życie w sposób taki dla tego człowieka niedostrzegalny. Ale zgodzicie się z tym, że nie ma wiary, to jest pusta deklaracja, jeżeli tylko się składa do deklaracji ust, prawda? Musi dotrzeć do umysłu i dotrzeć do serca i musi się przełożyć na czyny. To prawda, ale no jest to fakt, że my jako ludzie bardzo często zawodzimy tu w tym. Trzeba się uderzyć w piersi. I za tydzień będziemy o tym się uczyć, jak to język jest tutaj bardzo zdradliwy w tym wszystkim, prawda? Nasza istota, nasze ciało, ale nie tylko ciało, ale nasze całe jestestwo jest tak stworzone, że my, znaczy jesteśmy tak zakażeni grzechem, że my do niego zawsze mamy chyba bliżej niż do czynienia dobrego. Zawsze choćbyśmy, no trudno jest się po prostu z tego wyzwolić jakoś, albo jakoś to odrodzenie jest takie trudne, że człowiek ciągle w tych nawykach, w tych skłonnościach się przyłapuje, że znowu coś złego zrobił, znowu podpadł, znowu zbłądził. A ja sobie przypominam, że kiedy z ramienia wolontaryjnie chodziliśmy do szpitala, jedna z pacjentek mówi tak. Ja właściwie to już nie wiem, ile mam robić tych uczynków. Tyle pielgrzymek miałam, tyle odpustów. Ja nie wiem, czy to już dosyć dla mego zbawienia, czy jeszcze muszę to robić. No. To jest tragedia, prawda? Muszę, przede wszystkim muszę. Jeżeli muszę, to już jest źle, prawda? Cokolwiek by to było. Zawsze przy takiej okazji należy ludzi poprowadzić taką ścieżką myślową, którą Jezus wyznaczył. Musicie się na nowo narodzić, powiedział. Ale powstaje takie pytanie. Ten noworodek, ile on tam rządzi przy tym porodzie? A ile rządzi przy tym, żeby powstać w ogóle? Mamo, tak się ułóż, prawda? Tak mnie właśnie urodzisz. Noworodek jest urodzony. I jest to dzieło matki. I jeżeli my tylko przyjdziemy do Boga i powiemy: Boże, nie mogę sobie ze swoją naturą poradzić. I to nie raz na czas. Bo ja myślę, że po każdym upadku, każdego ranka, to powinna być nasza deklaracja. Nie mogę sobie z sobą poradzić. Jak nie weźmiesz życia mojego w swoje ręce, a ty możesz, ty wszystko możesz zrobić. Chroń mnie, Panie, nie daj, żebym wypadł dzisiaj z twoich rąk. A pomimo tego, jak dzień minie, to niech każdy sobie tak popatrzy, ile razy ta grzeszna natura go złamała. Czasem by się chciało mieć zanik pamięci lepiej. Żeby tego nie pamiętać, co się robiło, jak to było. Ale jest w tym wszystkim optymistyczne, że również nasi przodkowie, tak jak Abraham czy Sara, czy wiele mamy przykładów na to, nie zawsze byli idealni w swoim postępowaniu, a otrzymali zbawienie. No i chwała za łaskawość Pana Boga.
To jest pocieszające, że nie pozostaniemy w tym takim tragicznym nastroju, bo jesteśmy przegrani, bo skłonności nas, prawda, przekreślają i nie mamy szans, prawda? Albo trzeba wyraźnie powiedzieć, ile jest naszych czynów w naszym zbawieniu? Ile? Nic. Zero. Czyny są czymś, co mimochodem wychodzi z natury chrześcijańskiej, gdy jest złączony z Jezusem Chrystusem. Ale czyny nic nie mają do zbawienia. Nic. Do Golgoty nic nie dołożyliśmy. On nas zbawił. On nas zbawia, ale tak samo On nam daje siły, żeby lepiej żyć. Bo jakbym ja miał złożyć taką deklarację i powiedzieć rano któregoś dnia: Panie Boże, ja Ciebie nie potrzebuję. Ja ten dzisiejszy dzień sam przeżyję. Jestem pewien, że dobrze przeżyję. To byłby chyba najbardziej przegrany dzień. W liście do Tytusa w 2 rozdziale czytamy też 14 wiersz, że Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, wydał samego siebie za nas, aby nas odkupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To oczyszczenie, to wybielenie, to czujemy, że tam są takie dwa aspekty, że On nas zbawia, przypisując nam swoją sprawiedliwość, ale On nas też chce wybawić od czego? Od złych uczynków. Od złych uczynków. I On nam daje siłę. Mhm. I ja zauważyłem, że siła moja nie jest moja. Ona pochodzi od Boga. Jak mam jakieś upadki, grzechy, to tak naturalnie, jak się człowiek zwraca, mówi: znowu za daleko odszedłem od Boga. W tym wstępie jest opis osoby bardzo aktywnej, która oszukiwała siebie i wszystkich, co nie? Udawała, że jest tak pobożna. Tak jej to wychodziło, na podium pięknie się prezentował, ale w życiu narkotyki, pornografia. I każdy musi wejrzeć w swoje życie, jak to wygląda. Dlatego, że może być tak absolutnie martwa wiara, jak jest u szatana. Ale czy szatan wierzy? Jak to jest z tą wiarą szatana? Wierzy, że jest Bóg. I dlatego drży, tak mówi Jakub. Szatan nawet może nie musi wierzyć, bo on wie dokładnie o tym, że jest Bóg, prawda? Wierzy, że będzie przyjście Jezusa Chrystusa. Ta. On wszystko dobrze wierzy, tak. No to są takie rzeczy oczywiste, jak to, że dzisiaj jest dzień, że będzie wieczór, że jutro będzie znowu poranek, prawda? Czy, jak w to nie wierzyć, prawda? Ale czy nam to coś zmienia w naszym postępowaniu? Tak. To jest tylko kwestia, że my po prostu... No, myślę, że wierząc w to, że Bóg jest, powinniśmy tak żyć, żeby móc tego coś mieć chyba. Żeby ten Bóg nam mógł trochę pomóc w naszym życiu, żeby mógł nas jakoś zmienić na to, żebyśmy byli użyteczni, żebyśmy byli pozytywni, żebyśmy byli przydatni. No, to jego wprowadzenie, jako że nasza lekcja postępuje już dalej, nas świetnie wprowadza w część o Abrahamie. Bo teraz mamy część o Abrahamie i o Rahab, którzy... No, z tak różnych środowisk, takie różne postacie, ale przecież zwyciężyli właśnie tą samą drogą. Więc popatrzmy na Abrahama przez moment. Zapraszam. Jakub chce pokazać, że może być taka wiara jak szatana, intelektualna. Rzeczywiście, on widział Boga, wie. No teraz nie widzi może, ale wierzy, że on tam jest nadal. No, ale to go nie zmienia. Mhm. I on chce pokazać, mówi: pokaż mi swoją wiarę, która nie ma tych dobrych uczynków. A ja ci pokażę wiarę moją, która rodzi dobre uczynki. I to jest różnica. I później przytacza takiego Abrahama, który uwierzył, gotów był poświęcić swojego syna. I to był jego czyn, który pokazywał rzeczywiście wiarę taką właściwą. Mhm. Czy tam Rahab. A także diabeł mówi, że wierzy. No i wielu ludzi mówi też, wierzy. Ja wierzę w Boga, ale ja jestem takim wierzącym, niepraktykującym. To co to za wiara jest? No i gdybyśmy wzięli te przykłady tak dobrze pod lupę,
to byśmy też mogli tutaj od razu przytoczyć takie fakty, że Abraham to w swoim życiu wiele razy kombinował, wiele razy kłamał, wiele razy po swojemu robił, a już wziąwszy pod uwagę Rahab, nierządnica, wszetecznica, prawda, można by dojść do wniosków zupełnie absurdalnych, że może w takim razie faktycznie to nieważne jest, co my robimy w życiu, jak postępujemy, Bóg i tak nas zbawi. My tylko mamy powiedzieć, że wierzymy w Boga. Ale tak wielu podchodzi do tego. Jest wierzącym, przyjął Chrystusa, no, i już tak. Teraz jestem zbawiony, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, alleluja, no i koniec. No ale to jest to zwiedzenie bardzo powszechne w tej chwili, bardzo wygodne, wygodny sposób traktowania wiary, życia z wiarą traktowaną w ten sposób. Ale gdybyśmy tak przeanalizowali właśnie Abrahama, dlaczego Jakub przedstawia Abrahama tutaj jako tego, którego czyny są bardzo ważne, a znowu Paweł podkreśla, że ważniejsza jest wiara aniżeli czyny. A Jakub mówi czyny, bo one świadczą o wierze. Jedno bez drugiego by tu nie mogło istnieć. Tak. W życiu Abrahama, gdyby on nie miał wiary, to by ani kawałka tego czynu nie zrobił. To przede wszystkim by nie wyszedł, przede wszystkim by na tej pustyni zginął i nigdy by się nie doczekał potomka i przede wszystkim jakby już go doczekał, jakby mógł go oddać potem w ofierze całopalnej Bogu, to przecież to wiadomo było, że to jest największa obrzydliwość, swoje dzieci składać w ofierze. Ale dlatego mamy ten werset. Widzisz więc, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się jeszcze doskonała. Harmonia musi być. Czy moglibyśmy rozwinąć tę myśl? No właśnie, kiedy wiara Abrahama była większa? Przepraszam, że tak rozważamy, no ale odnoszę to do naszego życia. Przed doświadczeniem czy po doświadczeniu? Czy te czyny dobre, czyny wiary, które występują, czy one wpływają na wiarę? Oczywiście. Prawda? Oczywiście wiara doskonali się w ten sposób. Tak. Ma się doświadczenia. Tak. Bez doświadczeń właściwie wiara też jest pusta i martwa. I z pewnością bym on nie przeszedł sprawdzianu pod górą Moria, jakby wcześniej nie mówił do Sary, widzisz, nasze ciała już prawie obumarły, a Pan Bóg nam tam obietnicę składa. A Pan Bóg mówi, z ciebie i z Sary będzie Izak. Tak. I był. I później to jest wielkie wzmocnienie wiary, prawda? I później po tym doświadczeniu na górze Moria, to nie bójmy się trzymać przy Bogu, trwać przy Bogu w trudnych momentach i nie lekceważmy czyny, bo one znowu wpływają na wzrost wiary. Tak. Wiara współdziałała z uczynkami. Tak. To jest to współdziałanie i to jest ważne. Myślę, że takim bardziej chyba przykładem jeszcze jest Rahab dla nas istotnym. O niej mamy mało co powiedziane, tyle, że wiemy, że później jej życie potoczyć się musiało chyba zupełnie inaczej, skoro znalazła się nawet w rodowodzie Jezusa Chrystusa, że to była osoba, która później jeszcze jest wspomniana. Bo można by powiedzieć, no miała taki przebłysk, prawda, i zrobiła coś i została ocalona z tej rzezi, powiedzmy, w czasie zdobycia Jerycha. Ale czy to się okazuje, że to było coś więcej niż tylko ocalenie z rzezi, bo to było wprowadzenie jej w podszedł wiecznie zbawionych jednocześnie, prawda? Ta wiara potem w jej życiu w dalszym ciągu działała, owocowała, że ona znalazła się wśród ludu Bożego, znalazła z nim swoje miejsce, swoją historię i swoje dalsze dzieje. Więc podejrzewam, znaczy jestem nie tyle podejrzewam, ale jestem przekonany, że musiała zmienić swoje życie dokładnie o 180 stopni. Wszystko się musiało zmienić tym. Ta wiara
ta wiara na nią wywarła bardzo przemożny, wielki wpływ. Nie została tą samą. No niektórzy tak mówią. No jeżeli Rahab była, będzie zbawiona, która była nierządnicą i tak kłamała, to... To co ja, prawda? To co ja. A ja się w miarę dobrze prowadzę i tak bezczelnie nie kłamię. Ale powiedzmy sobie to, że Pan Bóg przyjął Rahab w tym miejscu, w którym ona była. Tak. I ona była w murach jeszcze Jerycha, gdy kłamała, gdy nierząd uprawiała. Ale gdybyśmy mieli sposobność spojrzeć na Rahab później, gdy jej rozszerzył się horyzonty i zrozumienie Pisma Świętego, to na pewno była jaka? No absolutnie inna. Tutaj mamy taki werset, który dla protestantów jest kamieniem obrazy. Wiersz 24. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? No tak. No, ale gdy ten kontekst cały zobaczymy, to Jakub nie chce powiedzieć, że jak będziesz miał dobre uczynki, to będziesz zbawiony. Tylko chce pokazać, że te uczynki są wykwitem twojej wiary. Jak naprawdę wierzysz, no to i uczynki będą dobre. Mówi, pokaż mi twoją wiarę bez uczynków. Ja ci pokażę, jak moją wiarę, jak ma uczynki. I ja bym wolał widzieć ludzi, którzy wierzą i przez to są piękne uczynki. I dlatego też, jeśli tak dobrze postępuje, to znaczy, że ma związek z Bogiem, że Bóg działa przez niego i dlatego będzie zbawiony. Uczynki tylko pokazują, czy rzeczywiście z Bogiem żyje, czy naprawdę wierzy, czy to tylko jest taka wiara diabelska. Wiem, że On istnieje, a nic poza tym nie, z tego nie wynika. Deklaracje ust to są najtańsze w tych wszystkich sprawach. To tak łatwo złożyć deklarację albo powiedzieć komuś, niech cię Pan Bóg pobłogosławi, obyś sobie gdzieś jedzonko znalazł i jakąś odzież. Ale Bóg... Zawartą myśl, którą Jakub tak mocno podkreśla, że my jako ludzie, a szczególnie ludzie wierzący, tworzymy społeczność, która powinna się kierować czynami miłosierdzia, które światłem z krzyża na nas biją. Ale chciałbym jeszcze do Rahab powrócić do takiej myśli, że Rahab wypowiedziała takie słowa. Wiemy, że Jahwe dał wam ten kraj, gdyż postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. Okazuje się, że można mieć zrozumienie odnośnie dzieł Bożych, a ustawić się do Boga w opozycji i niechętnie. A Izraelici jak robili? Wielokrotnie. Tak. A Rahab, u Rahab ta wiara zaowocowała dobrymi czynami. I tak powinno być. Ludzie w Jerychu też wierzyli. Tak jak i demony. Tak. Ale co z tego było? No nic dobrego. Bunt przeciwko Bogu, tak. Nienawiść, niechęć. A Rahab te swoje 5 minut dobrze wykorzystała. To jest naprawdę niesamowita, piękna lekcja. I gdy chrześcijanie idą tą drogą, gdy mówią tak, no jesteśmy zbawieni z wiary, co jest absolutną prawdą, ale ich deklaracje są tylko deklaracjami ust, to jest czyste przekleństwo. Gandhi właśnie mówił, że jemu Chrystus się podoba, ale chrześcijanie to... Nie bardzo. Nie bardzo. Zupełnie właściwie. Tak. Ale gdyby życie... chrześcijan było podobne do życia Jezusa Chrystusa, to Gandhi, wielki przywódca Indii, by inaczej na to popatrzył. Tak. Więc w pewnym momencie gdzieś tam jest taki zapis, że bluźnią imię wypowiedziane nad wami. To jest wcześniejszy taki fragment, prawda? Że nieraz bogaci tak postępują, ale także ludzie, którzy tylko składają deklaracje wiary, a ich serca są daleko od Boga, to są nieszczęściem dla chrześcijaństwa. Tak, ja też się spotkałam z tym. Ktoś mówi, chrześcijanie to poprani ludzie. W ogóle chrześcijaństwo jest nie do życia.
na podstawie obserwacji niektórych chrześcijan. I zwróćmy uwagę, jak szatan skłonił ludzi, żeby wybierali właśnie jakieś takie skrajne poglądy, a prawda leży w środku. Jedni mówią uczynki, uczynki, uczynki. Drudzy mówią wiara, wiara, wiara. A taka prawda biblijna to jest wiara zbawcza, która owocuje czym? Uczynkami. Pięknymi chrześcijańskimi uczynkami. Aha. I tak jest przesłanie listu Jakuba. I chwała Bogu za śliczne ujęcie, za piękne zrozumienie, które Pismo Święte nam to przedstawia. I zarówno list do Rzymian, jak do Efezjan, list do Jakuba ujmują i spinają pięknie tę kwestię, że zbawienie jest z wiary, ale wiara prawdziwa przejawia się żywymi chrześcijańskimi uczynkami. Pomódlmy się. Może Maria, uprzejmie proszę Ciebie do modlitwy. Nasz ukochany, wspaniały, cudowny Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, za tę lekcję, za to przesłanie, za to zrozumienie, że zbawienie jest nie z uczynków, ale z wiary, że jest to Twoją łaską, że jest to Twoim darem. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dar. Prosimy tylko, przymnóż nam wiary, abyśmy w naszym życiu tak postępowali, aby nasze uczynki, dobre uczynki, szły za nami i torowały nam drogę do bram niebios. Dziękujemy Ci, Panie, za ofiarę Syna Twojego, za tę sprawiedliwość, jaką dzięki Niemu możemy przybierać i my. Dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość do każdego człowieka i prosimy Cię o błogosławieństwa. Niech będzie imię Twoje wywyższone. Chwalimy Cię i błogosławimy. Wysławiamy Ciebie, Panie. I jeszcze raz dziękujemy, dziękujemy. Amen. 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 Drodzy Państwo, któż z nas nie miał problemów ze swoim językiem, który jest niestateczny, nie do poskromienia? Właśnie następna lekcja będzie mówić o poskromieniu języka. Takim poskromieniu dokonanym przez Boga. Serdecznie zapraszamy.